Cześć, witajcie, ja jestem Husiek i zapraszam was do nowej serii Call of Duty. I tak jak ostatnio zapowiadałem, będzie to single, jesteśmy w pierwszej misji. Postanowiłem, że ukrócę wam tego czekania i ładowania całego menu, filmików i tak dalej. Będą po prostu tylko same misje. Myślę, co by wam wtedy też tego filmiku nie przedłużać, bo nie ma sensu, żebyście czekali, oglądali jak... Jak ja oczywiście tam, jakbyś ten filmik, czy tam ta gra ładuje, bo to było bez sensu. Także od razu się zabierzemy za ściąganie ich. Mam nadzieję, że ogólnie... ogólnie seria będzie dosyć ciekawa. Ja strasznie lubię serię Call of Duty. Tak więc, no mam nadzieję, że będzie się dobrze bawić. Ale kurczę, naparzają ładnie. Oczywiście, jakby ktoś chciał wiedzieć, to grywam na multi. Ostatnio nawet ktoś miał okazję ze mną przypadkowo pogadać na jakiejś tam mapie. I tak sobie po prostu pyknęliśmy kilka rozgrywek, meczyków. Było dosyć ciekawie. Także nie wysyłajcie mi zaproszeń na Steama, tylko po prostu spotkamy się na pewno nieraz na jakiejś rozgrywce. Nie ma zapewne z tym problemu. Niestety nagrywam to już drugi raz, przy pierwszym nagraniu coś mi się sypnęło i no niestety musiałem przerwać. No i tak, no. Tak to wyszło, ale widzę, że ogólnie w kodzie już pierwsza misja jest dosyć ciekawa. To w sumie nie zdarzało się, żeby od razu za pierwszym razem w Call of Duty była misja tak od razu, no, rzeźniaczka, że tak powiem. Rzeźniaczka? Nie, rzeźniaczka to może złe określenie, rzeźniaczka. Oczywiście język. W nocy plącze. I ładnie z główeczki. No, gincie, o ja pierdzielę. Co jej się tak wykociło dużo? No, pomykaj. Jakoś, nie wiem, nie przypadam za tym celownikiem. Kurczę, nie chcą... W ogóle nie chcą zdychać. Dobra, idziemy dalej. Efekt przeskoku bardziej mi się podoba w Battlefieldzie 3 niż tutaj w tym. Tutaj niestety jest taki sztuczny jak był zawsze i chyba nic z tym nie zrobimy. O, co za menda. Ładnie się ich tam wykociło. Ja pierdzielę. No ładnie, ładnie.
Idzie wa dalej. Ogólnie dajcie znać, jak wam się seria podoba, czy co sądzicie ogólnie też o nowym Call of Duty. Byłbym bardzo ciekawy. Jakie jest wasze zdanie co do tej gry? Ale ogólnie, szczerze wam powiem, że gra się całkiem przyjemnie. Ale... Au. Od kogoś dostałem po tyłku. Dobra. Podążaj, no podążam. Cholernie tu ciemno. Ale... Jeżeli miałbym porównać między właśnie BF-em a Call of Duty, bo ktoś mnie prosił o to. To pod względem audio i graficznym jednak BF wypada o wiele lepiej. Grywalnością też nie ustępuje Call of Duty. Także obie gry są według mnie dobre. Zobaczmy, co nas tu czeka. Wow, kolejna sieczka. A już przeładować, kurczę, szybko lecą te. Zdychać. A, dobra, idziemy na dół. No nie gadajcie. Wow. Macie, żrejcie granaty. No. Ale to... No nie przejdę, no lol. Porażka. Dobra, chodźcie. Kurczę, i naprawdę w tej ciemności... Nie widać. Idziemy dalej. Tak szczerze mówiąc, mi bardziej Call of Duty podobało się, jak była osadzona w drugiej wojnie światowej. Wow, jaka fajna broń. What the fuck? No kurde, ale może by mnie ktoś tak osłonił. O! Czemu ty mi rzucasz pod nogi to? Au. Uuu, fajne. Oczywiście one są jakieś tempaki. Zaraz stanąć i mnie obronić. No dzięki ci, kurde. Ja pierdzielę, nie mogę tu podejść po prostu. Sorry, to są moi czy... No czemu nie chcę zdychać? Lol. Zadziwia mnie ta gra czasami. No.
Jak tam będą jak stali jak te cioty, to na pewno... Na pewno... Zwyciężymy. No tak, to na pewno. No, łaskawie się raczyli ruszyć. Ja pierdzielę tyle tu granatów, a... Ale fajnie poszło. Ale jest takie... Takie sobie średnie. Ale widzę, że... Współpraca... O, fajne. Ich współpraca oczywiście z graczem jest... tragiczna. Prościej mówiąc, po prostu opierniczają się jak tylko mogą. Tak, więc zapewne dopóki tam nie podejdę, to oczywiście nic się nie dzieje, standard. I to jest to, co mi się nie podoba w tej grze, że jest wszystko tak strasznie fabularnie zrobione. No, oczywiście już naparzają. No już myślałem, że tego nie przeskoczy. O raju. Oczywiście zawsze i wszędzie Husiek musi iść na pierwszy ogień. Czemu ja mam to włączone? No szczerze powiem, że padają jak muchy. No bo jestem radny, przeładujemy się. No i ładnie. Nawet to poszło. Biegnij. Coś te jego ruchy są. Au. Dobra. No fajnie, ale gadać to też potrafię. I pewnie wiedziałem. Zwracaj uwagę, no. Zwracaj uwagę, ale... Fajnie, bo ja by mi tamci pomagali jednak, a nie opierdalali się. O, ja pierdzielę, no i po cholerę mi się to włącza. Zacnie po prostu. O, te paki dopiero wchodzą.
masakra. Pomoc w tej grze jest... tak fajnie zrobiona, że... wszystkie i tak my musimy wybić. A dopiero oni nam pomogą. No, w cudzysłowie pomogą, bo... wydaje mi się, że nic nie robią. Nie wiem, w co oni strzelają, skoro ich tu jest tyle i dopiero ja muszę wszystkich wybić, żeby jednak coś było. No to kabum. No fajnie leci. No i co? Zniszczona wieża, czyli cel osiągnięty. Predatorem? Oh yeah! Holy crap! Kabom! O tak, bada, 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 bada! Yeah! Tylko tyle, lipa! To są chyba nasi. O tak. No to jest fajne. Dead body. Czyżby ruski? Au. No, co tak? No gincie w końcu, dobra. Są jeszcze jakieś? Nie ma. A jednak nie. No, come on. Patrzę, coś niezniszczalny. No, jeszcze na poprawkę mać. Oh no. No i co?
O, całkiem nieźle. I to chyba będzie wszystko w pierwszym odcinku i w pierwszej misji. Zapewne zacznie się ładowanie drugiej misji. Tak, no cóż. Ja oczywiście dziękuję za uwagę. Poczekamy sobie jeszcze na załadowanie tej kolejnej misji, czy co to się tam będzie ładować. No i oczywiście widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku Call of Duty. Dajcie znać, jak wam się seria podoba, jak wam się podoba sama gra. I jakbyście chcieli często oglądać takie odcinki, to wtedy ja będę wiedział, jak mniej więcej mam je wstawiać. Tak, żeby was zaciekawić tą grą, no i oczywiście tą serią. Czekamy jeszcze chwileczkę. No i się z wami jeszcze raz oficjalnie z gry pożegnam. Tutaj macie zapowiedź już przyszłej misji, która będzie w następnym odcinku. Tak. In position. SDV Team 4, this is Metal 01. Radio check in the blind, over. Roger 01, we have you 5x5. Phase line echo secure. Misja łowca. We're 1 minute out. Copy that. I dalej Nowy Jork. Dobra, no to otwarte jest, tutaj będziemy oczywiście otwierać ten cały włas i tak dalej. No a ja wam oczywiście dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. No i pa, pa.